10 grudnia minęły 3 lata od uroczystego otwarcia cieszyńskiego lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ciągu 3 lat było ponad 70 lotów, co daje nam średnio 25 w skali roku. Lądowisko jest całodobowe, więc były loty i w nocy, i były też loty czasami 3 razy w dzień. Była taka sytuacja, jak mieliśmy COVID, przylatywali tutaj do nas. Także lądowisko się bardzo sprawdza, bardzo. Nad lokalizacją lądowiska w Cieszynie zastanawiano się długo. Padały różne propozycje, wybór dachu szpitala okazał się jednak strzałem w dziesiątkę, podkreśla Adam Ślisz ze Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Tutaj mamy szybką ścieżkę w przypadku przylotu z pacjentem, czy nawet jeżeli pacjent od nas wylatuje w celu dalszej hospitalizacji do ośrodka o wyższej referencyjności. Szybciutko to działa, stąd w ciągu 15-20 sekund znajduje się on już na szpitalnym oddziale ratunkowym. Jeżeli chodzi o takie warunki atmosferyczne, jak chociażby taki atak zimy jak teraz, no wiadomo, zimą tak jest. Jak to wygląda pod względem technicznym tutaj? Pod względem technicznym my przygotowujemy lądowisko, żeby było zawsze zdatne do użytkowania. Natomiast czy helikopter przyleci, decyduje o tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Oni sobie dopasowują warunki i wtedy decydują, czy można lądować, czy można lecieć. Lotnisko jest co roku sprawdzane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, czy spełnia wszystkie wymogi techniczne. Jednocześnie znajdujemy się 44 metry nad poziomem morza, więc jest to jedno z najwyżej położonych lądowisk w Polsce. Bardzo lubiane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, choćby dlatego, że ćwiczą tutaj sobie. Po prostu lądowania próbne często też się odbywają. Do cieszyńskiego szpitala drogą lotniczą trafiają różni pacjenci. Trafiają do nas pacjenci kardiologiczni, trafiają też również pacjenci na ECMO. Stąd z kolei bardzo często są też transportowani pacjenci na przykład neurologiczni, gdzie nie jesteśmy w stanie tutaj pomóc neurologicznie, a w innym ośrodku o wyższej referencyjności się to po prostu da. Do tej pory ponad 50 lądowań na dachu cieszyńskiego szpitala to lądowania ratujące życie, a ponad 25 to loty międzyszpitalne. Cieszyńskie lądowisko głównie obsługuje ratownik z bazy w Katowicach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.